I cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. To pierwszy odcinek z Forza Horizon 3. A ogólnie nie będzie z tej gry serii, natomiast będę pokazywał wam raz na jakiś czas moje samochody, które mam. Dopiero zaczynam przygodę z grą Forza. No i sobie zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tutaj, co ciekawe, nie mamy silnika. Jest tylko jakieś chłodzenie. Zamknijmy. Co dalej? Światła. O, tu biały samochód, dość jasno, nie widać tego. Można zmienić różne... Można przeprowadzać modyfikacje. Na razie pewnie nie mam za dużo tych modyfikacji. Na przykład opony. Okej, to nie tak. No właśnie. Tak wygląda ten samochód w czasie jazdy. Jeszcze go nie obejrzeliśmy w całości. Zaraz jeszcze przejdę do tego trybu Forza Vista. Są samochody i tutaj mam moje samochody. No i tu muszę znowu pokaz samochód wybrać i znowu on mnie tutaj przeniesie do tego centrum festiwalowego. Teraz możemy sobie zobaczyć. O, proszę bardzo. Forza Vista. Dobra, idziemy dalej. Miałem wsiąść do środka, ale chyba nie ten przycisk nacisnąłem. Tutaj kierownicę mamy po drugiej stronie. Ok, zobaczmy. Tu mogę sobie zmienić tablicę. Tutaj mamy bagażnik, a właściwie to nie... No tak, to jest bagażnik, dobra. Malutki, ale jest. A tutaj, jak otworzymy, mamy silnik Hondy. Tu go zmieścili. Ok, zamykamy. No i wsiądźmy do środka. Tak wygląda ten samochód w środku. Mamy skrzynię biegów, radyjko, klakson, można tam chyba wybrać różne rodzaje. I silnik. No super te światła. Nie wiem, Honda fajne ma te tutaj światła ogólnie. Fajnie wyglądające samochody. No dobra, to co w takim razie? Można zmienić kolor. O właśnie, edytor projektów. Lakierowanie karoserii. Są jeszcze kolory producenta, kolory specjalne. Poprzednie kolory. Producent, zobaczmy. Jest czerwony. O, zróbmy sobie taki pomarańcz. I teraz zapiszemy do bieżącego trybu i przejedziemy się nim. No, kwestia nauczenia się tych samochodów, bo jednak te samochody są, te światła to normalnie są zabójcze. Szkoda, że kierunkowskazów nie ma, ale okej. Dobra, zobaczmy sobie na mapkę. Tak wygląda mapa, dopiero tutaj zacząłem. Powiedzmy, przejedźmy się tutaj, jest jakaś nowość.
nieodkryta trasa i zobaczycie, jak to wygląda. Oczywiście kamery. Jedziemy. Tutaj chyba nie można się rozglądać tak w kabinie, tylko prawo, lewo. Dobra, jedziemy. Ojej. No tak, to jest Australia, tu się jeździ odwrotnie. Wszystko, no fajnie się jedzie i w kabinie, i tak, można z tej zamaski. No czuć tu prędkość bardzo. No i dodatkowo mamy taką kamerę. Nie wyrobiłem, sorry. BMK jakąś. No i to jest kamera taka albo taka. Czyli bardziej oddalona. No, nauczyć się driftować takim wozem to jest sama przyjemność. To się dopiero uczę. Wcześniej jeździłem jakimś innym samochodem. Mam łącznie 4 pojazdy, które tam domyślnie gra mi dorzuciła. Ten pojazd dostałem jako nagrodę za ten pierwszy festiwal. Nie wiem dlaczego nawet. W każdym razie nie kupiłem ani jeszcze ani jednego samochodu tak z własnej woli. Remember, you're a big deal here, and other races want to drive with you. If you see another driver cruising next to you, beeping their horn, beep back to start a convoy with them. Już jesteśmy prawie na miejscu. No dobra, zróbmy sobie. Cross-country events give you wide open courses over variable terrain. Tę trasę jako wyścig pokazowy Honda z 2005 roku NSX-R. Wyścig pokazowy. With Blueprint, you decide where and how fast. Set race conditions, number of laps, car themes and categories, and then run your events your way with your friends. No, to jest coś nawija. Each team contains a group of cars carefully selected. Za dużo informacji jak na. Want to race rally classics, Chevrolets, Italian manufactured cars? Take a look through and see what you think. Dobra. Here you'll set details domyślne. Like weather, time of day or number of laps in circuit races. Okay. Lecimy. Ja chcę Now jechać. Give your event a name. I know it helps with PR, but it's more than that. A work of art needs a title. Dobra. All done. Now just select your event flyer and we'll get to racing. Wyścig pokazowy 6,1 kilometra i Honda. Tutaj widzicie, osiągi są podane, napęd jest na tył. Klasa B, osiągi, prędkość 6,6, no, w jakiejś tam skali. Jedziemy. Zobaczymy, jak się spisze to auto. Trochę zarzuca nim tak. Dość mocno, a być może mój pad już po prostu jest zbyt wyrobiony. By musiał mieć ten taki z Xbox One. A, tu mam taki standardowy z Xboxa. Rozpocznijmy zawody. Wierzyłem. Kwestia, mówię, nauczenia się też trasy, poznania auta. No, tutaj za bardzo źle. No okej, okay, no. Pierwsze koty za płoty. No, poznam trasę. I ten samochód też bym musiał trochę poznać. Bo nim tak naprawdę nie robiłem żadnych zawodów. Oj, oj, oj. Widzicie, nim trochę zarzuca, to by się go nauczył. No, ten Mazda mnie chce wziąć.
żeby mi przywalić dom żaden. Stóp. Dobrze, to jest ten cofanie czasu. Bo to daje duże pole manewru. Ja wiem, to nie jest Destruction Derby, ale udało się na razie. Pozycja pierwsza, nie jest, to jest jakiś... Nie, jest kilka okrążeń, wiecie, też wszystko robiłem na chybił trafił. Ale trasa i tak jest ciekawa. I tu wyskok, pięknie. I wodowanie. No niestety. Szybko wyjedź stąd, bo zaraz cię dogonią. To jest niskie auto. No pięknie. No cofnij się, cofnij. Dobra. Cofnij się bardziej. Może być, ok. Na piasku ślizga się. Co to wymyślił, żeby powoli jeździć? Jakieś terenowe wózki mogły być. Pięknie, jesteśmy na pierwszym miejscu. Dobra, tak to wygląda. We're running out of blue ribbons and gold medals, boss. How about a nice pat on the back? Trochę go pobrudziłem. Pogiąłem. No i tu są jakieś nagrody, wiecie. Ta jazda, poziom, kibice, ale spoiler z tyłu, to nieźle tutaj dostał. No, teraz jest z kompletem. Okej, słuchajcie, to tyle. Hey darling, there's another driver who'd be perfect for your lineup. Kupię albo wygram jakieś kolejne auto, to pokażę wam następne. Natomiast, no możemy tutaj zobaczyć, zobaczcie samochody, jakie posiadam. Właśnie ta Honda, którą dostałem. BMW było na samym początku. Takim samouczku. M4 Coupé. Lamborghini Urus też było jako takie wprowadzenie. I to jest Spania? Nie znam. Ale nie wiem, skąd on się wziął tak naprawdę. No dobra, to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Do następnego odcinka. Cześć.